Z Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż działasz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem bożym jest ten, który z nieba stępuje i daje życie światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia, którą dzisiaj yy, słuchamy i którą chcemy przyjąć do naszego serca w taki sposób, aby wydała ona owoc obfity. W pewien sposób nakierowuje nasze myśli na pewne relacje z Bogiem, które możemy przeżywać. Te relacje z Bogiem nacechowane warunkowością. Czyli wtedy, kiedy mówimy: Tak, Panie, ja Tobie ufam, ale oddaję się Tobie i pragnę podążać za, za Tobą, wsłuchując się w Twoje Słowo i przyjmując sakramenty. i Kierując się do ciebie w modlitwie, jeśli, jeśli mi dasz zdrowie, jeśli pomożesz mi zdobyć na przykład jakieś lepsze miejsce pracy, mieszkanie. Ta warunkowość, która nam towarzyszy w pewien sposób, może rozciągnąć się na całe nasze życie. Tak jak dzisiaj wsłuchujemy się w pewną postawę, bo nie są tylko słowa to jest możliwość dzisiaj podejścia do pewnego stylu życia który został ukazany w postawie mieszkańców Kafarnaum Czyli tak będziemy ciebie słuchać będziemy w ciebie wierzyć ale chcemy widzieć widzieć znaki widzieć cuda uzdrowienia jest to postawa, która trochę nas zastanawia, ponieważ znając Ewangelię, wiemy doskonale, że właśnie w Kafarnaum tam Jezus zdziałał ogromne cuda. To przecież z Nazaretu wypędzono Jezusa, a w Kafarnaum go przyjęto z taką wiarą. Tam mieszkał Jezus i tam czynił cuda. Tam właśnie, jak mówi Ewangelia. Wszyscy ci, którzy mieli w domach swoich chorych, przynosili ich do Jezusa. Zastanawia mnie pewna kwestia, którą jakiś czas temu też rozważaliśmy w grupach świeckich, ponieważ wiele grup nosi nazwę Nazaret, Emaus, Ekana Galilejska, Pentecostes. Ale nie spotkaliśmy się nigdy z grupą, która nazywałaby się Kafarnaum. Dlaczego? Dlatego właśnie, że to miejsce, Kafarnaum, rozpoczęło podążanie za Chrystusem w sposób bardzo spontaniczny, oddany, wierny. Ale po jakimś czasie. To, co na początku było wylewem pewnej łaski wiary zakończyło się fatalnie. Niewiarą, odrzuceniem Jezusa. Dzisiaj tekst Ewangelii naprowadza nas na wiarę w Eucharystię. To Jezus jest chlebem życia. To On jest obecny pośród nas. Wiele razy zastanawialiśmy się nad znaczeniem cudów eucharystycznych. W wielu miejscach, w Polsce również. I ostatnio, kiedy dostrzegliśmy pewne trudności, żeby uczestniczyć w Eucharystii, tu na przykład w Kolumbii, myślę, że podobnie w Polsce, postawiono pewne warunki, których świeccy nie mogli spełnić. Więc była pewna grupa wybranych, 5, 10, 15, 20 osób którzy mogli uczestniczyć w Eucharystii, a pozostali tylko w swoich domach, przez telewizję, internet. Czy to nie jest tak wymowne, czy to nie jest znak od Boga, że wszystkie te cuda eucharystyczne, które działy się w ostatnich latach, również w Polsce, nie były pewnym wezwaniem dla nas, abyśmy powrócili do wiary w Eucharystię? Ten znak od Boga, największy znak, ten znak, który pokazuje nam obecność rzeczywistą naszego Zbawiciela pośród nas. Oczywiście nasz sposób pojmowania mocy Boga jest tak odległy od tego, który Bóg pokazuje nam dzisiaj. Dzisiaj i zawsze tak było, że pokazywał w sposób zupełnie inny, nieadekwatny do naszego pojmowania, bo nasz sposób poszukiwania Boga pochodził wielokrotnie od naszych zmysłów. Chcieliśmy widzieć, dotknąć, usłyszeć. Wielokrotnie Bóg ukazuje swoją moc w sposób tak inny niż ten, który mógłby nas przekonać. Na przykład w Eucharystii. Prosty chleb, skromny, a jednocześnie jest tam obecność Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy, Boga Wszechmogącego. Syn Boży narodził się w Betlejem. Syn Boży, pełen mocy, a jednocześnie z naszego punktu widzenia tak bezradny. To samo mogli, moglibyśmy powiedzieć, jeśli kontemplujemy krzyż i patrzymy na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jego śmierć dla wielu, dla wielu, również apostołów, była końcem wszystkiego. Ich planów, zamierzeń, ich oczekiwań, nadziei. A właśnie w tym momencie, w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, Bóg przebacza wszystkie grzechy. Czasami wydaje nam się, że Bóg, ten, który przychodzi do nas, przychodzi za późno. Tak jak stało to się w Betanii, kiedy Jezus zwleka, aby przyjść. Do domu Łazarza, aby go uzdrowić. Ale Bóg ma swój plan. I przez swoją moc, i ten czas, kairos, nieodmierzany sekundami, godzinami, miesiącami, tylko wtedy, kiedy jest czas, aby pokazać moc, przychodzi też do nas. Czasami Bóg się wydaje nieobecny. Ten, który nie mówi, nie działa. Nie reaguje na nasze potrzeby, tak jak stało to się w przypadku apostołów, którzy podchodzą do Jezusa śpiącego i mówią: Nie obchodzi cię, że giniemy, ale tak naprawdę Bóg czuwa jest z nami. Dzisiaj chcemy zrozumieć moc chleba z nieba, Eucharystii, tego daru dla nas wszystkich. W niektórych częściach świata zapominanego, jak się wielokrotnie mówi tabernakulum to jest tylko i wyłącznie miejsce tymczasowe dla naszego Jezusa Chrystusa dlatego chleba z nieba on chce mieszkać w nas i on przychodzi do nas aby służyć to słowo liturgia wyraża bardzo jasno i dobitnie to, że Chrystus przychodzi do nas nie aby Mu służono, ale żeby służyć nam, aby działać w naszych sercach poprzez Swoją obecność, tak ogromne cuda, których doświadczają ci wszyscy, którzy pielęgnując duchowość eucharystyczną, otrzymują od Boga specjalne łaski. Jak wielokrotnie nasze zmysły, nasz sposób myślenia, nasze oczekiwania. Wyglądały cudu z nieba, znaku Bożego, zapominając o tym, że w Eucharystii jest Bóg prawdziwy, tak bliski i pełen mocy. Jak bardzo przyzwyczajamy się do słów konsekracji, kiedy słyszymy: To jest moje ciało, to jest moja krew. Chrystus nie powiedział: To jest, jakby była moja krew. O moje, albo moje ciało. Myślę, że słyszeliśmy wiele świadectw na temat mocy Eucharystii. W rozmowie z byłym satanistą, którego zresztą zaprosiliśmy też na, do grupy młodzieżowej, aby opowiedział swoje świadectwo, zrozumiałem, jak wiele, wiele naszych myśli, Ucieka w zupełnie inną stronę, w inne rozważania, mając tak blisko Jezusa i nie zważając wielokrotnie na to, że on działa i jest obecny w Eucharystii. Bo właśnie ten były satanista z Bogoty, który, jak opowiadał w swoim świadectwie, wielokrotnie wykradał hostie z kościołów. Mówił nam o ogniu, który palił jego ręce, kiedy przyjmował komunię, tylko dlatego, żeby potem zanieść obecność prawdziwego Boga, aby zbezcześcić Jego obecność, Jego ciało, Jego krew. I on właśnie, ten były satanista w, w tym świadectwie wiary, po nawróceniu, no, notabene nawrócił się właśnie dzięki Eucharystii, mówił, jak wielokrotnie my przyzwyczajamy się do obecności tej rzeczywistej, prawdziwej w Eucharystii, ignorując moc Boga. Jak wielokrotnie nie przyjmujemy Eucharystii godnie. Być może nie jest to problem w Polsce, nie jest to problem w naszym kraju, ale w wielu częściach świata, w tym też i w Kolumbii, wielokrotnie widzi się, że Eucharystia stała się tylko i wyłącznie ucztą, spotkaniem społecznym, tylko i wyłącznie uwielbieniem. Bez świadomości i bez wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa. Jezus przychodzi do nas dzisiaj ze swoim słowem. Kultywujmy duchowość eucharystyczną, kultywujmy w naszych sercach to pragnienie podążania za Jezusem obecnym w Eucharystii.